Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale związanym z World of Warships. I dzisiaj dzięki uprzejmości jednego z Panów tutaj oglądających mój kanał mam możliwość zrobienia dla Was openingu super kontenerów. To jest taki drobny przedsmak przed otwieraniem kontenerów mikołajowych, bo wiadomo, że WG zaciera kontenery, żebyśmy tutaj wydawali pieniążki i będzie nam rzucać losowe dropy. Także zobaczymy, kto co fajnego z tego złapie. A żeby rozpocząć sobie tutaj ten okres świąteczny, korzystam z uprzejmości jednego z graczy i mogę sobie tutaj otworzyć super kontenery na jego koncie. Także pozwolę sobie za bardzo się nie rozwodzić nad zawartością tych kontenerów. Będzie po prostu sobie tutaj zatrzymywać się na ciekawszych elementach. Dla niego też to będzie raczej niespodzianka to, co tutaj wypadnie. Także żeby zbędnie nie przedłużać, jedziemy z towarem. 1000 dubli. Dobry początek. Co dalej? Pan pucuje torpedę, także miejmy nadzieję na dobry drop. Kamuflaże europejskie. Kredyty na bitwę i PD na bitwę. Kredyty zawsze na propsie, zawsze brakuje. Kamuflaże. 100 PD na bitwę, 100 wolnego. Kolejne 1000 dublonów. Sygnały. I to sygnały na kredyty, na 30% więcej. To widzę, że tutaj kolega się wzbogaci, jak pozakłada wszystko to, co mu to wypada. Znowu sygnały specjalne, bardzo dobrze. Chociaż ostatnio WG zrobiło nam taką przysługę, że kiedyś jak dostawaliśmy szmaty z superkontenera, to nie był to raczej powód do radości. A tak jak w tym momencie dostajemy szmatkę kredyty na bitwę plus 20% i to 100 sztuk, co by w zbrojowni kosztowało no kilkanaście milionów kredytów, no to jednak jest to już powód do radości. Wcześniej tak aż dobrze nie było. Także widzicie, jak WG tutaj otwiera nam oczy na pewne rzeczy. 100 szmat na pelotkę. 100 szmat na detonację. To jest teraz obiekt westchnień wielu graczy. Kolejne 50 czerwonych smoków. Kamo. Trochę to chyba potrwa. 2 tygodnie konta premium. O! Wolne PD plus 300, pięknie. To nie są tanie rzeczy. Znowu 1000 dublonów, to już trzeci 1000. tysięcy wungla plus 1500 z bonusu klanowego, pięknie. Zima rozszalała nam się na dobre, także nie zaszkodzi. Szmaty na grupę naprawczą, no piękna sprawa. Bardzo przydatna rzecz. Znowu kamuflaże. Dusza oceanu tym razem. Szmaty na PD na bitwę. No to można. Można, ale chyba najcenniejsza była w tym momencie detonacja, poprawa szansy na pożar i właśnie grupa naprawcza. 4000 dublonów. Ładnie. A tu kontenerów jeszcze całkiem sporo. O, panie, panie, 1500 stali, stal w cenie. Kryzys, inflacja i te sprawy, a stal droga. Szmateczki, nie, kamuflaże, Międzynarodowy Dzień Kobiet. Nie wyglądam zbyt bojowo, ale bonusy daje fajne. 100 na detonację. To jest chyba jeden z najlepszych dropów, jakie można dostać ze szmat. Tutaj mamy sprzęt eksploatacyjny, też przydatne. Znowu węgiel, 15 tysięcy. Ja powiem Wam, najchętniej zrobiłbym to wszystko jednym przyciskiem, ale to nie zbuduje takich emocji jak otwieranie pojedynczych pudełek. Kolejne szmaty na grupę naprawczą, bardzo przydatne rzeczy. W sumie teraz większość szmat jest przydatna, mało jest takich, które się do niczego nie przydają. O, proszę, na pożary. Smoczki.
Torpeda jest pucowana na połysk, ale okrętu żadnego jeszcze nie dało. Sto szmat kolejny. Tam wypadło 14 dni kontrapremium, tu mamy 7, tu już 21. To już jest 45 tysięcy węgla. Szmaty, detonacja znowu, fantastyczny rob. Znowu szmatki. Daleko jeszcze, 38 pudeł. 100 szmat na grupę naprawczą. Bardzo dobrze. Kamuflaże, to jest jaki kamuflaż? Gamescom czarny, 50 i 50. Taki średni bym powiedział ten kamuflaż. No ale za darmo, no to wiadomo. Praca w toku, serwer nie wytrzymuje. Myślałem, że może okręt jak serwer takiego przeciążenia dostał. Stoi 100 PD na bitwę i PD dowódcy chyba. Nie zerknąłem. Znowu 100. Nie pamiętam już, czy to było 5000 dublonów, czy na razie 4. Ale no za 4 to już można jakiś okręt kupić. Teraz jest chyba 5000. To już obracamy się w okolicach tieru chyba, no, 6? 7 może nawet w okrętach premium za takie wartości. 5000 dublonów to już też można kupić. Może 6 tier jeszcze. To już mamy miesiąc i tydzień. Nie, sorry, 2 i 2, 5 tygodni mam. No to w zasadzie miesiąc i tydzień, to można by tak powiedzieć też. Hydry, tutaj znowu kamuflaże niemieckie. No i robi się coraz mniej kontenerów, a okrętu jak nie było, tak nie ma. O, 30 dni premium, proszę bardzo. To już mamy 2 miesiące konta premium z pudełek, ponad. Sześć tysięcy dublonów. Dwadzieścia pięć czerwonych smoków. Myślę, że dobrym pomysłem będzie dla was, jeżeli będziecie chcieli oglądać cały opening, to wrzucenie tego odtwarzania na wyższą prędkość. Bo raczej nie chcę, nie będę zapisywał tego, co tu wypadło na kartce i przepisywał tego potem pod filmem, żebyście widzieli konkretnie, co wyleciało, no ale już. O, szmaty na skrócenie czasu działania pożaru, fantastycznie. 7000. Będzie miał tu kolega na kontenery mikołajowe, może tam będzie więcej szczęścia z okrętami, bo tu na razie otworzyliśmy tego całkiem sporo i okrętów niestety nie ma. 45 tysięcy, 60 tysięcy węgla mamy, proszę Państwa, plus oczywiście bonusy, te 10%. Siedem dni, czyli 2 miesiące i 2 tygodnie już mamy. Szmatki, szmatki fajne, przydatne, na pewno bardzo mocno podreperują ekonomię konta tutaj. 75 tysięcy węgla. Jeżeli będziecie ten materiał oglądać 9 grudnia 2021, to dnia następnego kolejny opening wleci na kanał. Tym razem, że będzie to z mojego konta. O, 50 tysięcy wolnego expa, pierwszy raz chyba. I będzie to opening kontenerów mikołajowych za atesty noworoczne. Także może tam coś dokupię do równego rachunku, żeby ładnie to wyglądało. Ale raczej nie zamierzam zbyt wiele inwestować w te pudełka. Mam 50 chyba dwa atesty, kupię wszystkie te, znaczy pudełka kupię za 3 atesty, że jakby to podzielił na 3, to ileś tam wyjdzie, nie pamiętam ile. To jest szmatka na co? Na pelotkę. No i coraz bliżej końca okrętu nie ma, ale 7000 dublonów, 2 miesiące konta premium, 1500 stali i 100 tysięcy, nie, 75 tysięcy węgla, także całkiem rozsądnie. 7 dni, kolejne. Dzień kobiet, ponownie. Wiwerna.
Czerwony smok. Nie, bazyliszek. Jakby to pięknie było, jakby w którymś z ostatnich tych kontenerów, tu już dużo ich nie ma, wypadł jakiś okręt. Ale to się chyba nie zapowiada. To trzeba mieć naprawdę fenomenalne szczęście. 100 kolejne. O, a tu wyjechał kontenerek niemiecki. I w nim 3000 wolnego expa. Co będzie ostatnie? Ostatnie jest również kontener niemiecki, a w nim znajduje się potężna dawka trzech kamuflaży, czarny, biały, czerwony. Także jak widzicie, żadnego okrętu, 7000 dublonów, prawie 2,5 miesiąca konta premium, trochę stali i sporo węgla, także no, mogło być lepiej, ale nie jest źle. I to jest taki drobny przedsmak przed openingami pewnie, które się bardzo licznie pojawią na YouTubie z pudełek mikołajowych. Także z mojej strony w tym materiale wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.